Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. No, z nami jest obrońca Ruchu Chorzów Konrad Kasolik, obrońca, który nie dokończył dzisiejszego spotkania, więc nie mogę, Konradzie, nie zacząć od pytania, co z Twoim zdrowiem? No, miałem uraz już problem od 3 tygodni gdzieś tam z brzuchem. Nie możemy na razie do tego zdiagnozować, gdzieś tam działałem czasami na tabletkach przeciwbólowych czy coś. Niestety dzisiaj uraz się pogłębił, nie mogłem dokończyć niestety meczu. Widziałem na początku już spotkania, nie wiem czy to nie było takie starcie chyba z Patrykiem Małeckim gdzieś pod linią końcową, już tak lekko się zgarbiłeś, gdzieś tam złapało już, to był taki pierwszy sygnał, że mogą być problemy, żeby ten mecz dokończyć dzisiaj? Tak, zgadza się, już tam od początku, od pierwszych minut już gdzieś tam przy pierwszym zagraniu poczułem ból i już to było, no tykał zegar po prostu, no starałem się dotrzymać do przerwy, no nie udało się, no szkoda, że w takim meczu, no ale nie dałem po prostu rady wytrzymać. Ale byłeś ponad pół godziny na boisku. Myślę, że w tym czasie był taki najlepszy fragment ruchu, te pierwsze 15-20 minut w tym spotkaniu. Nie byłeś trochę zaskoczony, że tak łatwo udaje Wam się tworzyć sytuację przeciwko Stali, bo te pierwsze 20 minut wyglądały tak, jakby tutaj nie przyjechał lider tabeli, to się dopiero gdzieś później okazało, ale w tamtym fragmencie to jednak byliście dużo lepszym zespołem od Stali. No, bardzo dobrze weszliśmy w mecz, zagraliśmy agresywnie. Nie daliśmy, podchodziliśmy wysoko do zawodników Stali, oni byli zagubieni, gdzie tam mieliśmy naprawdę kilka z tego dobrych przechwytów. Brakło trochę tego wykończenia właśnie, żeby wykorzystać więcej z tych przechwytów, ale uważam, że zaskoczyliśmy w pewnym stopniu tą Stal. Jednak to nas kosztowało trochę sporo sił i później jednak narastała troszkę przewaga Stali. O drugą połowę pytać mogę ciebie tylko z perspektywy ławki, tak? Już nie mogłeś w tym spotkaniu uczestniczyć. Jak to ocenisz? Miałeś obawy o to, że drużyna dowiezie to 0 z tyłu? No bo chyba to jest taka pierwsza rzecz, jako obrońca patrzyłeś na to, co się z tyłu dzieje. Chociaż pewnie to, co z przodu, też ważne. Nie, no wiadomo, no mamy tu chłopaków, Dyr skoczył za mnie i wierzyłem w niego, że pociągnie to z tyłu po prostu. Naszła taka roszada. Kulej wskoczył na półprawego stopera, Dyru na lewą i fajnie grali w defensywie czy coś. No jest na 0 z tyłu, wiadomo, gdzieś tam w drugiej połowie już nie kreowaliśmy jakoś tak zbytnio okazji, ale tak jak mówię, no trzeba też szanować ten punkt, no bo mieliśmy tam okazję, Stal też miała. No, uważam, że trzeba szanować ten punkt. Rozumiem. Zaczęliśmy od Twojego stanu zdrowia, to tym też zakończmy. Czy możesz coś dzisiaj kibicom powiedzieć, jak będzie wyglądała Twoja dyspozycja za tydzień mecz w Stężycy? Czy to jest już teraz wiadome, że bez Konrada Kasolika to spotkanie, czy też jeszcze nie jest to pewne? Nie jest to pewne. Jutro już jesteśmy umówieni na badania i na bieżąco będziemy wszystko wiedzieć. Jutro się dowiemy wszystkiego. Rozumiem. To życzę zdrowia w takim razie i powodzenia.